Chodźmy pooglądać co? Testerkę diet. Mamy cały sezon do nadrobienia. Pierwszy odcinek już jest mocny. Miała się zrelaksować, a czuła się jak w kotle do gotowania ziemniaków. Ja. Spartiatics! Yeah, boy! Ok. Nigdy w życiu nie siedziałam dupą na kamieniach. Jeszcze gorących. Strój kąpielowy. Zaczyna dobra, teraz się nie patrzcie na chwilę. Jejku, ja nigdy czegoś takiego w ogóle nie robiłam. A, dobra, jeszcze biustonosz, to chwila. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. A, to nie jest takie... O. O. Co będzie robić teraz? Do zimnego wchodzi? No tu jest jeszcze woda zimniejsza niż na morsowaniu. Wyjść nie może. Dawaj no tu dawaj, dawaj! Jo, pierdziele! O Boże. Francis. Mówi pan po polsku? No ale myślę, że się dogadamy. Czekolada, czoklet? Prawdziwa czekolada? <czyjaklo? śmiech> O kurde! Ja marzyłam o takim zabiegu. Can I eat this chocolate? No, no, this is only for treatment, sorry. You can smell it. To czego? What's done mean this zabieg, peeling? Zabieg. Ja pierdzielę, ty, mi lepiej szło z Lenidlą, co? Widzowie. Można poczuć się dobrze. Ja już wiem, jak wy się czujecie, jak mnie oglądaliście. Ja pieprzę. Duszno mi, jak to widzę. See me, my body is see me now. Yeah, I think it's sexy now. Nie, no nie, złe oro robi. Dalej. Okay, this is what I use for this massage. Okay, this is bank. Tuczkiem. How meet did your life? My wife actually work here in this spa. She's... Oh my goodness! Zamknij drzwi, Francesco, zamknij drzwi. So don't worry, she will not be jealous, because she know my work. Okay. Nie będzie zazdrosna? Nie wierzę. Nie, nie wierzę ci. Kurde, w dupę. To nie straszny mnie w tym sposób. Aha, sposób. Ramus. Ramus w połączeniu z Gregasem. Dobra, teraz rozumiem, ale te zdejmij u góry, chociaż te na dole zostały. Ja mam weszła do pokoju. Nie wytłumaczysz się z tego, co widzi. Przykro mi, jesteś stracony. Dawaj kontynuację. I do now massage Ayurveda, Indian Ayurveda. Have you got a big ręcznik? I will do it. Domyślam się, że po polsku nie pogadamy. Myślę, że you are very small woman, I big. If you tak can do it, my ten body. Yes, of course I will. I will do very good for you. Please, ma'am. It's hot or ten? Not hot, medium. As. Ja mam łaskotki, nie wiem jak to jest po angielsku. O ten. Gumsia, you feel gumsia? Gumsia? No może być gumsia. Wiecie co to jest gumsi, moi drodzy? Ja też nie wiedziałam, ale już wiem. Tak się przyjemnie z René pływa. Tak szczerze jeziorze, się pytam. Że postanowiłam odwiedzić go również na basenie. Mam takie pytanie a propos, ile schudnę po tym. Wiesz co, w wodzie już masz 50 kilo mniej. Chowaj pierś w wodzie. Ale pozytywny trener. Ja pierwsze. Dyplomata. Pano, ja pierdzielę. Niesamowity dyplomata. Patrzcie pod wodą, tak, i tniesz, tniesz, ty syp, ty syp, ty syp. Kinga nie mogła dojść do sklepu po tym, jak wpadła do wody. Co? Się dał chwyt? Do siebie, ty, a ja do sklepu, bo już mózg tylko ją widzi, myśli Biedronka, a pizza, Donatello, cztery na raz z jednego pieca. A jednak to nie chodziło o sklep, tylko o siebie. Moc na plecy, Dawida, runa, runa. Do przodu teraz! Do przodu!
kurde, topią ją? Ona się topiła? Nerwiona jest chyba. No i dawaj do góry. O to chodzi. Jesteś na pokładzie już, no. No na pewno nie słyszałeś, tak? Mnie nie słychać. Prosiłam, krzyczałam, to trzeba było się zatrzymać. I to już było za dużo. Jop. No tak, puściły mi nerwy. Ty, no daj mi komentarz. Nie dam ci komentarzy. Sad gay madge. Ale najgorsza się ten balon się okazał. Nie, koło się koło? Nazywa, tak. I co, wpadłeś pod wodę? Nie, wyleciałam z tego koła i się wywaliłam. To chyba najlepsza zabawa wtedy jest. Nie, nie była najlepsza zabawa. A jaki to jest rozmiar? XXL. To za mały, o, co najmniej jeszcze 2XL. Dobra, wody? Brzuch wciąga. Mamy to. Jesteśmy gotowi do lekcji. Zmieściłam się w rozmiar XXL. Piąteczka. Dziękuję ci bardzo. To jest twój instruktor. Zostawiam cię w dobrych rękach. Tylko chudych strasznie. Ale sprawnych. To jakby on do niej powiedział, ty za to spasiona! To co, wypieprzyliby mu bombę za karę? Co, ona go może obrażać, a on ją nie? Przy ona go ciśnie! Nie może ona mu powiedzieć też? Czyż on wie, że jest chudy, a co jeżeli ma kompleksy, bo jest chudy? Idziemy na płytką wodę. To ma pecha. To jest płytka woda. Sorry. Nie gorsza niż... Nie! Ja stoję! Daj rękę! Nie, ona się rusza! Spokojnie, ja nie spokojnie. Nie panikuj. To się udało. Się zirytowałam teraz. Boże. Taka deska mnie pokonała, ja jej pokażę. Podnosisz. Ona by nie dała jump, nie dałaby rady jumpkinga przejść. Dzięki. Po dwóch skokach by klawiaturę zjadł, znaczy zniszczyła. To będzie druga próba. Porypana ona jest. Chyba. Trzymaj. Jest! Ale zakończyli to jak się topi. Ale oni montują te odcinki. Co to w dupę jest? Ty nie. Jakie nogi! Fajne. Serio giga pokczam. Dziwne lecą. Trzeba się przełamać. Polski Batman. Jak ona wygląda. Jakieś włosy twoje. Yeah! Są trudne, ale to dlatego, że ja mam takie, wiecie, ograniczenie w głowie. Kurde. Choć trzeba jeszcze pokonać swoje myślenie. Znaczy ja dam radę. Czemu ona do wszystkiego ma blokadę we łbie? Ty, to po co ona kręci ten program? To jednak ogarniamy się w głowie, tak? Ty, on z nim ciśnie bajkę, czy mi się wydaje? Boże kochany, dzień dobry, cześć! Tutaj, na tym kempingu, jesteście ze mną, słuchajcie. Spotykam swoich ukochanych fanowców. Ja cię wypatrzyłem, ja mówię, to jest Kinga! Chyba trochę ustawione. Jak oni mnie wypatrzyli, dajcie spokój! Kinga pokazała, jak wyglądały jej randki przez internet. Internet z panami, których zaprosiła przez portal społecznościowy. Co? Ty, co jest? Co jest w dupę? Dziadku, co tu robisz? Co ma być, to będzie. Bjorn. Bjorn? Piorun. A Piorun mówią na ciebie, tak? Bjorn. Bjorn? A Bjorn, a dlaczego tak ksywa? 17 lat już gotuję na kuchni. Są duże szanse, że Damian właśnie przez żołądek mógłby dotrzeć do mojego serca. Na co dzień to patrzę na świat i patrzę, jak tutaj przeżyć. W sensie, rozwiniesz to jakoś? Głodowa emerytura, tak to rozwinie. Skąd oni go wzięli? Ty, tego chłopa. Organizuję kolejną firmę. Biznesmen, tak? Biznesmen. Ja jestem bukmacherem, obstawiam mecze, wiesz, jakieś takie... Uuu, to chyba taki niezły cwaniak z ciebie, co? Jak miałbyś mnie zaprosić na kolację i miałbyś coś dla mnie ugotować, to co to by było? Może dzika bym ci zrobił. Ja pierdzie... Całego! A co z dziadkiem? Już go skreśliła? Ty, dziadka skreśliła! Szkoda, myślałem, że się z nim spotka, bo tu się spotyka z nimi dalej. A nie, czekaj, tu.
tutaj jakaś sesja najpierw zdjęciowa, żeby oszukiwać na Tinderze. Co? Co będzie robić? Dziadkowi renty by nie wystarczyło na jedzenie dla niej i się rozłączył? Ty, może tak było, no. Szkoda, sadgę dla dziadka, widzowie, sadgę. No i to jest jakaś super sen. Ty, nawiedził cię duch. Lepiej zostaw lajka, bo cię będzie prześladował. Nie mogę. Też rozładowuję atmosferę. Nie no, żarty, wiadomo. O kurde, ty! Zaczęła się dusić na randce, dobra, czekaj. Teraz grube odcinki, widzowie, dymy mogą być. Rafał. Jest, skończyłem prawo. Ale co, jesteś adwokat? Wchodzi typ, siada do stołu. Skończyłem prawo. Co się dzieje? Co się dzieje? To jest twoja pierwsza taka randka ze mną? Z tobą tak. W sensie taka szybka. Taka szybka, tak. Panowie z brodą nie są w moim typie. Po prostu mam jakąś blokadę. A ty dużo miałeś takich randek jak... Nie miałbym u niej szans. No, niestety. Pierwsze ubranie było za małe, no ale skąd mógł wiedzieć dokładnie jaki mam rozmiar? Wiecie. No co? Radar ma w oczach? No nie. Debil, nie? Jeżeli już serio mu się ona podoba, powinien za duże z bomby, żeby potem powiedzieć: o kurde, to ty masz taki mały rozmiar? I już by zyskał. Debil, pieprzony debil, a niby stylista. On nie ogarnia życia, widzowie. Jestem w stanie. A dlaczego ty w ogóle masz Bjorn, się mówi do ciebie? Ja mam na imię Zbyszek. Jestem Bjorn, mam na imię Zbyszek. Piękna sprawa. Samo. Już tak za poważnie, tak? Bjorn po szwedzku to znaczy misio. Kobieta nie powinna się dawać butów, bo wiesz co się dzieje. Jak facet daje kobiecie buty, to ona w nich odchodzi. A ty chcesz, żebym została? No. Jakie propozycje? Bijam. Ale no nie, nie no tu, moja, idź to. To chyba to było. Ja co prawda jestem w ciuchach jeszcze, ale po gdzie tak? No gdzie? No po prostu... No wciska mi się tutaj do garderoby, ale Bjorn powiedział, że no dla niego to jest norma, no bo jak on ubiera, stylizuje ludzi, no co dla niego nie ma żadnego problemu. Ale nie złe się dymy. Ty, jak... Kurde, ona się ma z tym dziadkiem spotkać, no co na emeryturze jest, bo nie wytrzymam. No to po co by go niby pokazali? Co, przypadkiem serio tam był? Dobra, zobaczmy. Czekaj, a gdzie dziadek? Czekaj, tu się spotkała z tym Bjornem. Tego nie oglądaliśmy. Ty, z dziadkiem się nie spotkała? Są trzy odcinki, to może był dziadek na jednym. Wykitował przed odcinkiem. Szkoda mi go, serio. Co mniejsze niż gitara i łatwiej to po prostu wozić ze sobą. A, i to tak na wszystkie spotkania, na wszystkie randki. To ona się spotkała z nim zamiast z dziadkiem? Nie? Ojej, jestem wyjątkowa, tak? Kogo wybierze? Specjalnie dla was się wystroiłam jak Bios. Nie no, wybierze Bjorna, 100%. Chciałabym spędzić... z tobą, Konradzie. Kurde, my jego tylko skipnęliśmy! Co się w dupę dzieje? Czemu Bjorna odrzuciła i dziadka? Muszę szybko, bo... Sprawdź, czy się zgadza rocznikowo. Ale załamany, że wygrał konkurs, nie? A może sprawdzić. Przyszedł ty, bo przeczytał w necie, że jest 500 za program. A przypadkiem wygrał. I teraz nie wie, co zrobić. Ja pieprzę, masakra, ty. Ja też sobie troszkę... Ale czekaj, bo... Jakieś z dupy zadania, jakiś tor przeszkód, co to jest? A gdzie jest ten? A gdzie dziadek? Co jest? Polskie wojsko, widzowie! Jak zobaczyłam ten tor przeszkód... Nic nam nie grozi. Ja sobie pomyślałam, że chyba pan żołnierz zwariował, że mnie tam zabiera. Przepaku? Uważaj na mundur, bo masz tylko jeden! Niżej, niżej, niżej i sypiesz do przodu! Myślałam, że się poddam, ale uruchomiłam myślenie, że nawet jak się poddam, muszę albo wrócić, albo iść do przodu. Krócej było iść do przodu. Ona przychodzi testy na mięso armaty. Nie no, co ty piszesz? W dupę, nie pisz tak, spokojnie ty. Kim ona by się mogła napieprzeć na fame? Jest ktoś w jej wadze? Mańczo.
O kurde. Zostawiam ci Marcin. Może. Może, no. Jest międzynarodowy. Godlewska? Serio, może jest w jej wadze. Jednak. Co się jej stało, że tak przymasowała? Dobra, zobaczmy, jak się napija przez chłopem. Teraz obniżaj pozycję. Łap go i przewracasz. I tak. Tak jest. I na niego. Nie, kolega z boku. Nie chcemy go zabić, chcemy go pobić. Pobicie. Nie chcemy go zabić. Wybieramy tonek od spodu. Ja pierdolę. Zabijmy się za głowę. Tak. Nie no, wiadomo, że nic pewnie nie będzie jej robił. Pomyślałam, że mam ogromne szanse wygrać ten pojedynek. Chociażby na kilogramy. Lewy prosty i na dół. Obalaj go. Mówię, muszę to wykorzystać i zadzwonić. Widzę, co jak mnie na tym zjedzie i nie się nie urwie, to na bungee też może. Ile to wytrzymuje kilo? Zawsze takie pytanie. Kilka ton. Kilka ton. Ej, to nie przesadziliście trochę, patrząc tak na mnie. Kilka ton. Dobra. Słuchaj, musi być zapas. Chcieli, żeby była spokojna. Go! Ale już Lina pewnie trzeszczała mocno. Kinga i relacje z facetami w programie. Ty, jest dziadek chyba na miniaturze. Ty, może się z nim spotkała, tylko to wycięli. Wciągnę. Ale skąd ten dziadek się tam wziął? To jest tajemnica tego programu. Bjorn, jaki ty jesteś w ogóle. Ty! Pieprzone w dupę gówno, dziadka wycięli. Moja droga, bo jestem skąd. A dlaczego ty w ogóle masz Bjorn, się mówi do ciebie? Ja mam na imię Zbyszek. Ty, serio, dziadka wycięli. Rozumiesz to? Czemu nie piszą o dziadku? Co jest? Widzowie! Taki dziad był w programie i nikt nawet nie zareagował w komentarzach. No przecież to jest z dupy rzecz, zobacz. Benjamin Button pieprzony co młodnieje w obrazie i nikt o tym nawet nie pisze. O co chodzi? Skąd on się tam wziął? To jest tajemnica pieprzonego programu. Ja pierdzielę, odkrycie. Ona ma swój kanał na YouTubie. 4 godziny temu film wstawiła. Dobry dzień, dobry! Z uśmiechem na twarzy wita was Kinga Zawodnik. Co prawda wieczna pogoda. Nie, już obejrzmy i nie będziemy jej oglądać jakiś czas. Znowu przerwa na pół roku od niej. No dobra, to zaczynamy. Poproszę pierwsze pytanie. Twoje motto życiowe. Prawdziwych przyjaciół poznaje się nie tyle co w biedzie, ale po tym jak znoszą twój sukces. Słowo, którego nadużywasz. O kurza mocy! No to bywa, no, zdarza się tej najlepszym. Ulubiona potrawa. Schabowy mojej mamci. Osoba, z którą chciałabyś iść na kawę. Andrzej Pioseczny. Ulubiony zespół. Wszystkie lubię. Najlepszy prezent, jaki dostałaś. Skarpetki pod choinkę. Na co bardzo łatwo ciebie namówić? Na jedzenie. Czego chciałabyś się nauczyć? Śpiewać i tańczyć. No mrozi, ale no co zrobić? Do dyspozycji billboardy w całej Polsce. Co byś na nich napisała? Kochaj siebie i się uśmiechaj. O czym chciałabyś zapomnieć? O dzieciństwie, jak mi dokuczano. Czego masz za dużo? Brzucha! No co? Kochaj siebie na billboardach. Czego masz za dużo? Brzucha. Nie wiem, czy to się łączy, czy nie. W sensie, nie wiem. Jak najłatwiej sprawić ci przyjem? Pizza na grubym czy na cienkim? Na grubym, wylane po brzegi serem. Miasto czy wieś? Czemu nie chudnie, ty? Odpowiedź w Q&A właśnie padła. Wieś. Ulubiona lektura szkolna. Opowieść wigilijna. Co robisz, gdy nikt nie patrzy? Oj, zdarza mi się czasami popłakać w poduszkę. Kiedy poczułaś się najlepiej w życiu? Ojej, no właśnie to jest trudne pytanie, nie wiem. Teraz się czuję dobrze, czuję się, że jestem z wami, że wy jesteście dla mnie. To mi się strasznie podoba. Cieszę się, że tworzymy taką fajną społeczność moich zawodniczek i zawodników. Pytanie, gdzie dziadek? Będzie pytanie, gdzie dziadek? Dobra, napiszemy komentarz. Trudno, najwyżej się dowiesz, że nagrałem na nią film i mi z kanał zbanują. Kocham twoje programy. Kiedy 7 dni na chipsach z Biedronki. PS, co się stało? Z dziadkiem z randek internetowych. Bo jestem ciekaw. Ty, no 7 dni na chipsach fajne by było. Pomysł na program testerka diet. Dobra. To najwyżej banik. Macie widzowie. Musimy podbić ten komentarz, żeby serio odpowiedziała na to pytanie.
Co śpiewasz pod prysznicem? Wannę mam! Co jest w dupę? O czym chciałabyś napisać książkę? No jeśli mam być tak szczerze, jeśli mam powiedzieć, to na pewno bardzo chciałabym napisać książkę o akceptacji i szanowaniu innych, bez względu na pochodzenie, na rozmiar, na religię, na orientację. Ale co by tam napisała? No tak, siema, szanuj innych! A 200 kartek puste zostawiam, żebyś mógł wpisać swoje myśli. I 50 zł. A w Biedronce, 2 tygodnie później, pewnie za 5. No. I żeby po prostu akceptować siebie. Ty jakby mnie zaprosiła na odcinek, to bym wystąpił, widzowie, wiecie? Jakby mnie zaprosiła na test jakiejś diety, to ja bym do niej pojechał i byśmy nagrali. Serio mówię. Bym powiedziała tak, przyjedź, nagrywamy dzisiaj 7 dni na chipsach z Biedronki. To normalnie jadę. 7 dni. A, jeszcze by zapłacili, masz rację, bo to przecież TVN kręci te programy. Blank Beats Production. Husaria! Mam już znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mam już szansę!